trzy, cztery. Kto wygra mecz? Polska! Polska! Ej, wygrałeś mi się na bucie? Na czym? Na bucie. Jak na bucie? No, na bucie. Witam moi drodzy niezwykle serdecznie. Jestem dzisiaj tutaj z Keskiem. Witam bardzo. Witam. Idziemy moi drodzy na mecz Polska-Turcja, ostatni mecz przed Euro. Jak dzisiaj się zapatruje? Stary, dzisiaj tak. Zwycięstwo, balonik jest pompowany. Tak jest. Jedziemy na Euro i wygrywamy stary z Holandią. No i poszutujcie to potem. Dobra, widzowie, szoty tutaj robimy, ale dzisiaj to nie będzie zwykły mecz, ponieważ ja mam tutaj na początku już wyzwanie, że ty jesteś generalnie kibicem Barcelony, tak? Ja jestem kibicem Realu. No i generalnie tej Barcelony bardzo nie lubię. No myślę, że dużo osób, co mnie tam czasami ogląda, no to o tym wie. Więc robimy tak. Gramy w papier kamień. Jak ja przegram w papier kamień, to zakładam koszulkę Barcelony i idę na mecz w koszulce Barcelony. Okej. Okay. A jak wygram, no to po prostu nic się nie dzieje. Dobra. Ciągle, że nie wziąłem jeszcze. Jest. Nie wziął. Nie. Jest Lewandowski na plecach, moi drodzy. Wszystko jest. To zawsze dajesz? Ja zawsze papier. Ja zawsze kamień. Aha, no zawsze kamień. No to stary, no to wygrywam. Tak. Ty dajesz papier, ja daję kamień. Ja już teraz nie wiem, co mam dać. Ty dajesz papier, ja daję kamień, tak? Na trzy. Teraz coś dajesz? Ja kamień. A ja? Ty papier. I wtedy wygrasz. Dobra, spoko. Tak? Tak, no. I co się dzieje? Dobra, gramy. Trzy, cztery. Cztery. Oszukał. A nie, to ja oszukałem. No właśnie, ja jestem ferwizowy. Teraz daję nożyczki. Tak? Tak. Serio, ja nie kłamię. Trzy, cztery. Jest! Jest! Oj. Dowie, ale ocencie sami w komentarzach, nie? No lepiej w białym czy w tym? Moim zdaniem lepiej. Tak męsko teraz wygląda. Szczerze czuję się jak totalny clown. Generalnie nie jest to jakaś taka odskocznia od rzeczywistości, bo codziennie tak się czuję. Przykro mi jest po prostu, że do czegoś takiego doszło. Ale przynajmniej, moi drodzy, Polak Rodak na plecach. Od 1 do 10, jak outfit się podoba? Nie no, 11. 11, tak? Wy widzowie napiszcie w komentarzu. Ty jesteś do Barcelony czy za Real? Przegrałem wyzwanie w tym roku. Jest za Real, za Barceloną, bo nie. Was. Jestem za Real. Prawdziwy kibic. Ja też takie koszulce na co dzień nie jestem, no niestety dzisiaj sytuacja jest inna, przegrany zakład. Jaki klub jest najlepszy? Real Madryt! Tu jest Lewandowski! Lewandowski, pokaż! Lewandowski! Mogę fotę z tobą? Dobra, czekaj. Mecz był coraz bliżej, więc zaczęliśmy iść w kierunku wejścia, ale zostaliśmy po drodze zaatakowani przez widzów, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na 3-4 wszyscy, dobra? Kto wygra mecz? Polska! Kto? Polska! Kto? Polska! Do boju, do boju, do boju, Polacy! Jak widzicie, atmosfera od samego początku była serio niesamowita. Tutaj jakiś pan spytał się mnie, dlaczego wszyscy robią sobie ze mną zdjęcia, więc postanowiłem go wkręcić. I'm playing football, but I have an injury. I play like in Polish 21, but I have injury. Karol Tomacki. No, I'm joking, I'm YouTuber. Moi drodzy, przyszedł też Wika, tutaj kolejna legenda, witam serdecznie. Ocena koszulki, od 1 do 10, jak się z tym czujesz, że widzisz mnie w takiej koszulce? Bardzo się zdziwiłem od początku i nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. Wika typuje wynik, co się dzisiaj wydarzy? Ode mnie 2 do 2, myślę, nie pozytywny wynik, ale będzie ciekawy. No czyli Wika, moi drodzy, jak zwykle tutaj kontrowersyjnie, no zobaczymy, a Karol? To jest, moi drodzy, legenda. To jest człowiek, który jeszcze nigdzie się nie pojawił, ale jakby jest wszędzie, więc to jest... Prawda, prawda, od pierwszego wyjazdu. Myślę, że to będzie 3-1 dla Turcji. czyli Karol jeszcze... O, widzowie, jaki wynik jutro? 0-0. Dzisiaj. A jutro? Dobra, dzisiaj. Ja powiem tak, krótko i na temat. Co powiesz? Wiska Barca. Jeszcze raz. Wiska Barca. A teraz zobaczycie turbo mocną sytuację, która serio przeszła do historii. Dzięki bardzo. Wygrałeś mi się na bucie? Na czym? Na bucie. Jak na bucie? No, na bucie, nie na... wiem, no. Słuchajcie, odsuńcie się na chwilę. Serio na bucie? No dawaj. Tu? No. Jestem, tylko mam przegrałem zawsze. No. Jak się nazywasz? Zuzia. Zuzia. No, lepsze ten. Dzięki bardzo. Zuzia. Tak? Tak. Zuzia jest legendą, widzowie. Dobra, tu? Tak, a będę na filmiku? Będziesz, no. Dawaj. Dobra. O, tej małej też. Tej małej też. Gdzie? Na bucie? Na bucie. No. Jak to? Dobra, pola. Nigdy jeszcze nie dawałem autografów na bucie. Powiem ci, że jeszcze nie widziałem, że ktoś się tak na kolana położył. Jak mi też, mi też. Mi też. No, tego jeszcze nie było.
Dzięki bardzo. Że Zuzia jest legendą, typuje cię wynik meczu. Ile będzie? 3-1, no. Dla kogo? Dla Polski. Dla Polski, dobrze. Także tutaj słuchamy się Zuzi i liczymy na zwycięstwo. Były też inne, delikatnie mówiąc, ciekawe sytuacje. Na czole? A gdzie twoi rodzice? Gdzie chcesz autograf? Na czole? A to można tak? Mamy spytaj! No właśnie, może spytaj mamy, czy można. W międzyczasie wraz z Keskiem nagrywaliśmy wiele ciekawych rzeczy, które wyjdą już niebawem. Jak się żyje z taką popularnością? Co? Jak się żyje z taką popularnością? Nie wiem, widzowie, nie wiem kim ja jestem, że wszyscy są zdjęcia ze mną. Zdjęcie? Dobra. I kolejny, i kolejny. Szkoda, że w tej koszulce, tak się nie swoje czuję. Ale tutaj uwaga, była nowość. Kim jesteś, się okazało? Żugajką i dżędziarą. O, Żugajka i dżędziara, moi drodzy. Dwa w jednym. Generalnie, moi drodzy, bardzo miło, bo tutaj naprawdę, no myślę, że setki osób spokojnie podążyły po jakieś zdjęcia, autografy, na bucie, na czole, generalnie dużo się działo. Nie uważam, że jestem osobą, która powinna tyle tutaj zdjęć rozdawać i autografów, ale miło, że oglądacie i bardzo dziękuję, że jesteście. Wchodzimy już ładnie na stadion, kontrolę tutaj przeszliśmy wzorowo, kamerę nam pozwolili wnieść, także bardzo mi się podoba tutaj ta obsługa. Kibice się zbierają. Ładny widoczek, moi drodzy. Damiano, jak wrażenia? Wszystko perfekcja? Perfekcyjnie. Moi drodzy, jesteśmy już na swoich miejscach. 10 minut do rozpoczęcia spotkania. Skład Polaków podstawowy, najsilniejszy jaki tylko się da. Jesteśmy dobrej myśli i liczymy na dobre wprowadzenie się w Euro, na kolejne zwycięstwo. Wszyscy bardzo dziwnie na mnie patrzą, że jestem w tej koszulce. No kibice Realu, no czują się zawiedzeni. Podchodzą smutni, są bardzo zniesmaczeni tutaj moim zachowaniem, moimi wyczynami. Także apel do kibiców Realu, proszę wybaczcie mi, jestem dobrym człowiekiem. Całym sercem tylko Real. Ruszyli, moi drodzy, po zwycięstwo! Zero, moi drodzy! Polska górą! Polska górą! Polska górą! Koszulka się sprawdza! Kontuzja Świdera! Ty! Pojawiał się na bruszaku. Przycieszył co? Nie, udawał. Ty! O ja! Na bruszaku koskę skręcił. Nie gadajcie, że to będzie kontuzja z tego. Drugi napastnik nasz. Milik i Świderski. Świderski wraca do gry. Wraca do gry, ale nie wiadomo, co tam jest dokładnie z jego zdrowiem. No, piłkarz się kolejny będzie rozgrzewał i zobaczymy, jak to się skończy. Po chwili jednak sprawdził się najgorszy możliwy scenariusz. Niestety, moi drodzy, zszedł Karol Świderski. Nie wiemy, czy jest to tak dla bezpieczeństwa, czy rzeczywiście ta kontuzja jest bardzo poważna. Przed Krzysztof Piątek, generalnie Milik kontuzjowany, Świderski kontuzjowany. Mieliśmy problemy bogactwa, niestety się skończyło. Kolejna groźna akcja Polaków, po 22 minutach naprawdę dobrze to wygląda, jakbyś tak ocenił. Bardzo dobrze, to Krzysiu Piątek już się chciał pokazać. Solidny strzał przez łuk. Tak, lewy tam się trochę słabo wystawił. Nie? Tak, troszkę tak, nie mramo. Ale fajnie gra wygląda, nie boimy się grać piłką. Tak, Polacy naprawdę na razie kozak, oby na Euro też to tak wyglądało, a może i lepiej. Ja cię kręcę. Co się dzieje? Wchodzi Robert Lewandowski, kolejna kontuzja. O co tu chodzi? Półtora meczu, trzy kontuzje napastniku. Milik, Lewandowski i Świderski. W meczach towarzyskich. Wow! Jeszcze Milik do przeżycia, bo mamy naprawdę dużo tych napastników. Tak. Świderski jeszcze się da to ograć. Jest Piątek, jest lewy. Ale jak teraz wszedł Lewandowski, zostaje nam Piątek, chcieliśmy grać dwoma napastnikami, Buksa, tak? Było widać w obu meczach, że graliśmy na dwóch napastników, tak? Właśnie, jeszcze Buksa. Jeszcze Buksa, ale generalnie no bardzo nieciekawie to wygląda. To jest wina, moi drodzy, tej koszulki, to jest klątwa. Druga połowa się rozpoczęła i wszedł Arda Güler, czyli piłkarz Realu Madryt, młody, perspektywiczny, zobaczymy jak się pokaże. Oby gola nie strzelił. Ojojoj, to właśnie on, tak? Tak. Dobra, na szczęście nic na razie nie meczka na plecach, trzeba uważać. Tak. 55. minuta i Turcja miała 100% sytuację, ale kapitalnie szczęsny. Brawo Wojtoś. Znowu kapitalnie szczęsny. Dalej Polska 1-0. Groźny strzał Ardy Gellera, no po wejściu dobrze się prezentuje. Dużo tych fajnych sytuacji tutaj już, coś tam się dzieje. Nie? Solidnie, widać, że piłka się go trzyma. No to powinien być gol, 68. minuta. Kto to był? Kasper Urbański, no powinno być 2-0. No, oby to się nie zemściło. Piękna akcja, szkoda. Młody chłopak, przydałoby mu się. Tak, no ale walczymy, no na razie prowadzimy dalej. 1-1. Gola strzela Ilmaz, jakiś taki dziwny. Nie kojarzę niestety. Taki kartofel, nie wiadomo skąd to wpadło. 77. minuta, no jeszcze będzie groźniej. Jeszcze tutaj trzeba się będzie
będzie postarać. No miejmy nadzieję, że Polacy strzelą kolejnego gola. Stuprocentowa sytuacja, kto to miał? Genialne zagranie Kacpra Urbańskiego do Krzysia Piątka, ale niestety... Piątek, tak? Pio, tym razem nie wystawi pistoletu. No niestety, 87 minuta, moi drodzy, 3 minuty do końca. Polska teraz w natarciu, niestety nic z tego nie ma. I po tym trafieniu sędzia zakończył spotkanie. Kolejne zwycięstwo przed Euro Polaków z Ukrainą 3-1, z Turcją 2-1. Że fajnie to wygląda, bardzo dobra gra. Obronie solidnie, troszkę może w drugiej połowie zwolniliśmy tempo, ale generalnie dobrze to wyglądało. Ataku też pozytywnie, dużo ciekawych wariantów i różne fajnie, i wolne, dynamiczne akcje, także naprawdę na plus. Ale chcę jeszcze zwrócić uwagę na piłkarza z Turcji, na piłkarza z Realu Madryt, czyli Arda Gelera, bo rzeczywiście po wejściu prezentował się najlepiej. Było czuć najwięcej jakości od niego, najwięcej tam robił. Bardzo przebojowy był na tym boisku, także fajnie go zobaczyć na żywo, fajnie zobaczyć piłkarza Realu Madryt na żywo. Co, moi drodzy, mogę powiedzieć? Bardzo wam dziękuję za oglądanie, że dotrwaliście do końca. Subskrybujcie, bo na Euro będzie dużo więcej filmów i dużo bardziej ciekawych filmów. Pozdro! I moi drodzy, ostatni raz w moim życiu widzieliście mnie w tej koszulce. Ostatni raz, żeby była jasność.